Net audio. To jest podcast Topka. Zapraszają Niko Graczyk i Maciek Wernio. No to dzień dobry. Ja klasycznie przywitam nas tutaj obecnych, wszystkich słuchaczy, w kolejnym odcinku podcastu Topka. Wszystkich dwóch. <noise> Nieprawda, jest miliardy tych osób. Albo przynajmniej coś po środku. Maciek Wernio. Yy, Niko Graczyk. I podsumowujemy, a podsumowujemy sobie rzecz niebagatelną, czyli igrzyska olimpijskie. Ale nie będziemy podsumowywać ich pod względem medali, pod względem tego, kto fajnie pobiegł, a kto pobiegł wolniej. Bo na tym się nie znamy. Znaczy, to akurat jest obiektywne. To, to, można, to wolniej, można zmierzyć. To, więcej, to, ale... są, są dane, żeby to zrobić. W każdym razie raczej pogadamy sobie chyba o samym zamknięciu igrzysk i o jakichś takich najciekawszych momentach, które nam zapadły w pamięć i które sprawią, że o tych igrzyskach będziemy pamiętać dłużej pewnie niż cztery dni na przykład. Na przykład pięć. No, no mniej więcej. Albo cztery dni i jedną minutę. Na przykład, nie wiem, nie wiem, jak, jak tobie się podobało zakończenie samo igrzysk. Ja, ja miałem parę takich momentów, przy których sobie pomyślałem, wow, fajnie, fajnie, że to się tam wydarzyło. No przede wszystkim... Możemy chyba odetchnąć z ulgą, że nie było żadnej imby wokół niego, więc nie musimy poświęcać na ten segment 40 minut podcastu, tylko trochę krócej. Szkoda. No tak, ale może właśnie, że szkoda, że, że wiesz, no little in never killed nobody. By, byłoby o czym gadać dłużej i intensywniej. Dokładnie. Ale jakby szanujmy swój, swój spokój, swoje dobre humory, mamy lato, możemy porozmawiać na przykład o tym, czy Tom Cruise jest cudownym człowiekiem, czy nie, bo mi to nadal imponuje. To akurat jest dość łatwy temat do rozmawiania. Czyli Dobra, Twoim zdaniem jest, czy nie? No w sensie pod takim względem prywatnym jego działalności związanej z, związanej z, bo że zapomniałem, jak się nazywa ta sekcja? Stęcolodzy, deklinacja jest trudna. No pod tym względem trudno jego postać podstrzegać postrzegać pozytywnie, no to mm -hmm. jest po prostu organizacja piorąca ludziom mózgi. Ale też warto dodać, że bardzo dobrze jeździ na motorze i wykonuje swoje A <laughs> no to przepraszam, no jeśli tak, to, to to zmienia wszystko. No tak, no bo on... No raczej do tego, tego chciałem nawiązać. Z tego, co przeczytałem, to rzeczywiście to jest człowiek, który w filmach wykonywał wszystkie te swoje, swoje momenty kaskaderskie samodzielnie, bez... bez We wszystkich 147 częściach Mission Impossible i tutaj na zakończeniu igrzysk też miał taką ciekawą rolę, że tam wjechał z tą flagą, skoczył na linię. Szkoda, że sobie nie rozwalił yy, cytując, <laughs> Cytując, że upadł i sobie i rozwalił. Nie, no, będzie, że życzymy, życzymy komuś krzywdy. Nie życzymy, ale to był po prostu na cytat pewno by z klasyka, się, którego znacie. Na, na pewno. pewno by się sprawnie przerolował przez barki, nic by mu się nie stało. No właśnie, więc jego to nie dotyczy. On wpisał ten kod, jak był ten kod na Sandreas. San to... A, a Ezak, mi nie, to, o, tak. to była chyba policja. No dobra, ale on o jakoś mi to O ten kod mi chodziło. obcy nad nim czuwali, a obcych jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Tak, łowik. Jaki tutaj, a, ale ci się to do, udało? To dobra, za 20 parę minut ten żart dopiero zyska pełnego. Albo jak przeczytacie tytuł podcastu. Na przykład cały czas my się zapominam o tym, że jestem w innym momencie Jesteś. niż wy słuchacze, bo ja już wiem, co się wydarzy. Znaczy, wy też już wiecie. Anyway, zakończenie igrzysk. Mi jeszcze podobał się występ Kawińskiego. I mi jak. Kawińskiego? <noise> ten jakby, Ten od kombi, czy od kombi? Tutaj byłby kolejny bif jakiś, bo nie wiem, które kombi jest teraz jest, prawdziwe. Jest kombi i kombi. Nie no, kombi jest chyba Skawińskiego Grzegorza, czyli tego wokalisty pana z bez włosów, ale z pięknie wypolerowaną czypryną i z okularami ciemnymi. Jest kombi, kombi e, klawiszowca. Który tam też dużą część komponował utworów tego kombi jeszcze przed podziałem Grzegosza Łosz... Jak się nazywa ten drugi kombi? Nie wiesz? Nie, nie, nie słucham cię nawet specjalnie, po prostu chcę dokończyć historię <laughs> Grzegorz chyba Łoszewski, nie Łoszewski, Łoszański, przepraszam pana Już nic nie mówię o, Łosowski. O. Tutaj zostaliśmy podpowiedź z Ofu. Jezu, mamy teraz, na ucho nam padło, to jest Dobra, już, next już, level. Dobra, już nie robię off topów żadnych. Nigdy. Ale nie, to był cudowny off top, po prostu jednak chciałem bardziej o Kawińskim i o tym, że był taki moment na zamknięciu, że wjechał ten klasyczny moment z, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Drive, czyli Night Call. I pan Kawiński nagle było ciemno i miał takie czerwone okulary, typu Gogle Neony. Bardzo dobra piosenka, oczywiście. Tak, i, i tutaj warto to wspomnieć, nie dlatego, że, że nam się podoba ta piosenka, chociaż oczywiście też, ale jednocześnie podbiła ona rekord z szazamowań w ciągu jednego dnia. Czyli wow. ludziom tak się to spodobało, że wszyscy przystawiali telefony i sprawdzali, co to tak pięknie gra. Wydawało mi się, że każdy już tą, tą, y, tę piosenkę zna. Okazuje się, że nie, ja że trochę życie te... się nie kończy na mojej bańce. Trochę na też mojej... miałem takie wrażenie, szczerze mówiąc, że, że to jest akurat w sensie, jeżeli ja czegoś nie szazamuję, to znaczy, że znają to wszyscy. A tu się okazuje, że jednak nie, co mnie postawiło w moich własnych oczach w super świetle. Ale to tyle, jeżeli chodzi o moje sukcesy, bo na przykład y, zespół. zespół nie mamy tyle czasu. Porozmawiamy o tym, jakby. Co chciałem? A, że na przykład zespół Phoenix musiałem sprawdzić, czym jest zespół o, Phoenix. O, no co? Zespół Phoenix, bardzo fajny zespół. Jest I bo ten no, po prostu podobało mi wiem, się. Nie wiem, czy jak oni tam grali. coś wydają, kurczę, bo to był zespół, który miał szczyt takiej popularności w czasach y, moim, nie wiem, 2013, 12 2011. taki zespół trochę, mi się kojarzy z taką złotą erą milenialskich bandów, jak jeszcze MGMT i tak dalej. Fajna mm, rzecz. To właśnie, pewnie dlatego właśnie to przegapiłem, ale podobało mi się. Ja jakby mam otwartą głowę, jeżeli coś mi się podoba, a tego nie znam, to czasem sobie zapiszę, żeby to sprawdzić i nie robię tego nigdy i tak pewnie będzie właśnie zespołem Phoenix. Ale to, to, ja, to ja polecam, to jest, to jest fajna rzecz. Bardzo dawno nie słuchałam tego zespołu, nie, nie słyszałem w ogóle tej nazwy więc bardzo chętnie sobie przypomnę ich, 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 ich rzeczy, bo ja przeciwnie do Maćka nie widziałam całych 20 godzin otwarcia, mm. zamknięcia, przepraszam, igrzysk, <laughs> więc pewne wątki mi tam umknęły, a, dlatego a, mamy tutaj Maćka, od tego właśnie, żeby... Czy umknął ci w takim razie występ Billy Eilish i Snoop Doga? Nie, akurat występ Billie Eilish i Snoop Doga mi nie umknął, bo to jest chyba taki... Najbardziej highlightowy występ mm -hmm. tego. No to tak jakby, żeby tego... przedstawić, to po prostu było przeniesienie razem z Tomem kruzem flagi do Los Angeles, gdzie odbędą się następne igrzyska letnie. Tak. I tam na scenie na, na plaży wystąpiła właśnie Billie Eilish z krótkim występem i Snoop Dogg z Doktorem Dre. Zagrali sobie dwa, dwa szlagiery, chyba czy tam trzy nawet. No wielkie nazwiska są, to nie ma co tutaj. No Snoop Dogg w ogóle mówić. był taką jakby <głos》>, maskotką całej tej Olimpiady. No, myślę, bardzo, że to jest dobry, dobre określenie. Bardzo go było dużo i to było takie śmieszne, że on tam jest i wspiera skaterów na przykład. No bardzo, bardzo ciekawie się tutaj zaprezentował. Jakby przypomniał o sobie, że nie jest tylko osobą, która skamuje wszystkich, że przestała palić zioło do jakiejś reklamy, tylko że też jest artystą i. I celebrytą. I umie się fajnie ubrać. No to w sumie chyba tyle, co chcę powiedzieć o SnubDogu w tym momencie. No myślę, że wymieniłeś jedne z ważniejszych przedmiotów <laughs> SnubDoga. Tak, ale co, co jeszcze możemy sobie powiedzieć o igrzyskach tak holistycznie, mm -hmm. że to był, ale słowo. to był jakiś... No, uczyłem się, mam wszystko spisane na kartce tutaj. No to dobrze. Że to był chyba moment, nie wiem, czy faktycznie tak krótkiej, ale. Kariery breakingu na igrzyskach mhm. olimpijskich, bo to były pierwsze igrzyska, na których breaking się pojawił jako dyscyplina. A w Los Angeles już go nie będzie. I dużo ludzi się zastanawia, czy to przez to, że to po prostu się nie udało, czy przez to, że Australijka wyszła i zamiast wykonywać jakieś tam power moves i freeze, podskakiwała jak kangur i wiła się na ziemi. Bo to jest chyba taki najbardziej wiralowy moment z całych, z całych mm -hmm. tych igrzysk. W sensie I i ze zmagań kobiet, i ze zmagań mężczyzn, na najwięcej shotów dostała się kobieta, która. No, faktycznie tańczy tam breka. To, to nie jest tak, że ona była zupełnie, zupełnie zielona w tym temacie. W każdym razie ona interesowała się brekiem i umiała go tańczyć, ale wiedziała, jak duża jest konkurencja i wiedziała, że nie dorówna innym dziewczynom pod względem właśnie bardziej takich ekwilibrystycznych ruchów, więc postanowiła podejść do tego kreatywnie. No i skończyło się tak, że, że beka z breakingu na igrzyskach, i, i breaking bardziej padał w takich rozmowach w stylu. Jako dyscyplinę z tych wszystkich można byłoby uprawiać, żeby pójść na igrzyska tak z bomby zupełnie i nie zrobić strasznego przypału? No i to najczęściej pewnie padał breaking, właśnie, właśnie w tych dyskusjach. No to jest ciekawe, ta obecność breakingu na, 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 na igrzyskach, bo nie, nie postrzegamy go do końca jako sportu, bardziej jako czysto sztuki, ale wiadomo, no jest tam bardzo mocny element fizyczny fizyczności, mhm. zdolności. Tak jak w gimnastyce artystycznej pewnych, więc no właśnie, jeśli chodzi o to, co można zrobić ze swoim ciałem, więc można to też zrozumieć. Nie wiem, czy to było fajne, ale można zrozumieć obecność Jak najbardziej. Tego, znaczy, jeżeli się faktycznie przysiadło i pooglądało te, te zmagania, no to to jest bardzo widowiskowe, nie? To, to jest naprawdę wysoka forma fizyczna tych osób i, mhm. i kumanie tańca. Znaczy, to się oglądało fajnie, nie aż tak fajnie, jak się jednak ogląda Breka. W klubie, na, na jakiejś macie, gdzie po prostu jest łoczno, mhm. tylko na takim na otwartym terenie, to troszkę traciło tego klimatu. Ale moim właśnie zdaniem. wspominałeś, że średnio ci to ten pomysł siedzi jako całość. Tak, ta, bo ja, ja w ogóle właśnie mam troszkę, troszkę problem z jednak wyjęciem tej tego tańca, który jest jakby rdzennym elementem kultury hip hop i okay. włączenia go, go w ramy i tego, że nawet nie jestem pewny, czy on nie był podpisywany jako breakdance, nie? Gdzie, gdzie większość tancerzy się po prostu na to denerwuje, bo mówi, że ten taniec ma swoją nazwę, to jest breaking, a jeżeli mhm. mówimy breakdancing, to jest jakby dodawanie do tego... Break, taniec, taniec. taniec Połamaniec, break, taniec. taniec na głowie. Znaczy to, troszkę, troszkę o to mi chodzi, nie, że mhm. to jest już po prostu trochę traci tą to, to swoją duszę, chociaż na przykład, nie mm. wiem, no osoby komentujące to, między innymi Bigger Paulina, też było czuć fajny moment, jak ona mówiła, że leci jakieś na, na finale leciał taki break, który jest jakby fundamentalny dla, dla wszystkich bibowych Biggers i ona mówiła, że czuła ciary w tym momencie, więc mm -hmm. może dla osoby, które tańczą breka, ale wiem, że tam w środowisku no też nie jest tak, że 100% osób było za tym, żeby tego breka na igrzyska wrzucać. Żeby... No cóż, jest to, był to ciekawy eksperyment, czy on się obroni w w dłuższym czasie i zatęsknimy za tym, bo, bo tej dyscypliny nie ma być na kolejnych grzyskach. Tak, bo, bo mają być po prostu jakieś inne w rotacji i, mhm. i break ma, ma chwilowo wypadnąć. No Ale z... może wróci. Może... Zobaczymy. Czy, czy, czy się obroni? Kopka. Czy obroni się. Yy, załoga. Załoga statku. Statku <laughs> yy, Przed obcym na nowym filmie o obcym. Obcy Romulus. No nie mogę powiedzieć, czy się obroni, bo nikt tego nie obejrzy, jeżeli jasno zdradzę. Tak, ale możemy porozmawiać o tym, czy obronił się film. Obronił się? Moim zdaniem, znaczy nie wiem, jakie zarzuty były wobec niego kierowane, więc nie wiem, przed czym miałoby znaczy się bardziej, bronić, teraz ale, ale w tak, oczach. mi się podobał. Znaczy był okej okay filmem, który można obejrzeć w tym konkretnym momencie roku, kiedy w kinach nie dzieje się za dużo. Ja jestem bardziej z teamu pierwszy obcy, czyli obcy, w którym nie ma aż tak dużo strzelania do obcych, tylko jest bardziej taki właśnie duszny klimat klaustrofobiczny, hmm. taki, że no, że po prostu ja czuje się ten ciężar. Filmy B gdzie jest więcej napięcia mniej akcji, to jest raczej film akcji, bardziej niż film operujący napięciem, bo to jest film op operujący y tym, że dzieje się dużo na ekranie i to y to co się dzieje Ciągle rośnie, w sensie ta intensywność tych walk, starć, zwrotów jakiejś akcji mniejszych i, i też większych. natężenia fabuły, jakieś rzeczy, które warto tak. spamiętać i, i mieć z tyłu głowy, bo tam w tam pewnym momencie już dzieje. się działo. To nie jest tak. tak, że mamy taki powolny rytm i nagłe przyspieszenie, które nas z tego wybija. Tam się przez większość filmu bardzo dużo dzieje, ale. To nie jest nic zaskakującego. Filmy akcji po prostu tak działają, żeby nam, żeby była tam akcja. Tą dopaminę. Tak dokładnie, <laughs> żeby nam tam dopaminę ciągle tam dozować coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o to co wyróżnia tego obcego od innych obcych, i co też zwróciło uwagę niektórych internautów już przed, przed premierą, bo jak to oglądacie, kiedy to oglądacie, to premiera była dzień wcześniej, bo premiera jest w czwartek, 15 sierpnia. Wy tego słuchacie, oczywiście, że tego słuchacie od razu po premierze, czyli w piątek, dzień później. No to dużo osób zwróciło uwagę na obsadę, która jest oczywiście bardzo młoda. I pojawiły się takie komentarze na filmie. Ja Jezu. bardzo lubię czytać komentarze na filmie, bo one są nie bardzo. Czy, nie śmieszne. czytałem jeszcze żadnego, więc. Już ci czytam, o co chodzi. Pewnie obcy będzie niebinarny. Jedna z bohaterek, koniecznie kobieta, będzie na pewno lesbijką. Bardzo realistyczne, że kobieta, która w realu nie uniosła karabinu, pewnie z przeciwniczką golenia nóg będzie okładać alienów. No, no tam to... tylko jeden, ale tam więcej wszystkie bym w ten sposób. Czy, czy no, tak było? Pełna zgoda z tym komentarzem. Dokładnie tak było. Dokładnie no? tak było. No tak, był jeszcze jest tam dużo właśnie komentarzy, że, 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 że tutaj obcy dla Gen Z, bo wzięli młodych aktorów, pewnie przeżyje tylko kobieta i jakiś czarny skóra osoba i na pewno będzie jakiś osoba trans i niebinarny. No to oczywiście troszkę się rozczarują ci komentujący, bo nie ma tam żadnej osoby LGBT z tego, co... No nie ma nic powiedzianego nic... jasno od razu w nawet pierwszej nie ma, minucie nawet, filmu. Nawet nie widziałem żadnej sugestii. Jak to... ze sobą rozmawiali, to nie rozmawiali tak. o tym, nie? To... Jest kobieta. Jest kobieta jest w, w tym kobieta, filmie. Więc Musimy być na to jest gotowi. Jest kobieta w tym filmie. Musicie być na to gotowi, e, widzowie przygotowani na kobietę. Jest też osoba czarnoskóra. E, no dobra, ale już tak będąc poważniejszym, to o ile te, e, ta gadka, o której tutaj sobie porozmawialiśmy, te o, wielkie obawy są y, śmieszne, to ile prawdą jest, że to jest y, film obcy skierowany do Gen Zimo. Ja totalnie miałem takie wrażenie, że to jest jakieś połączenie The Last of Us i Stranger Things troszeczkę. Mm -hmm. Po prostu obcy, chyba po raz pierwszy tak naprawdę z taką młodą obsadą i tak. też młodą nie pod tym względem, że po prostu młody, tylko oni się trochę też czasem zachowują jak dzieciaki, nie? Tam mm -hmm. dogryzają sobie, jest jakiś tam mniejszy, większy bullying, jest ta cudowna scena startu samolotu, kiedy gość robi sobie wiadro przy dekompresji. Jest, i... wymieniają się czołkami. To jest jakby totalnie The Last of Us moment. Tak, to akurat na to narzekałeś, że, że te dad tutaj nie zagrały, że to było takie. No to po prostu. hardowe. Bardzo, bardzo. Coś, chcieliśmy mieć coś swojego mhm. śmiesznego, ale albo zapomnieliśmy, że już było to w innym serialu grze, albo uznaliśmy, że wykorzystamy tą kliszę. Sam pomysł, moim zdaniem, na to, żeby rzeczywiście odświeżyć ten wizerunek yy, podróżników po kosmosie. I zrobić taką ekipę ludzi, którzy są młodzi. Może nie wszyscy mogliby wyglądać jak, jak modele, ale mm -hmm. do tego się przyzwyczailiśmy, że obsada filmów dla nie tylko młodych ludzi, tylko w ogóle, że troszkę się inwestuje bardzo w, w, tylko w pięknych w raczej sobę, zależę, slim od wieku. fit wszystko. Brakuje tam no. kogoś takiego. Oczywiście zaraz ktoś tutaj się. To a pewnie by zginęli pierwsi, bo by nie tak. umieli uczyć się. Pewnie przed ktoś, ktoś tutaj nas oskarży o promowanie poprawności politycznej. No, nie, chodzi nam o to, żeby po prostu... Różni, żeby ludzie w filmach czasem byli różni, tak jak ludzie różni są na świecie, bo wtedy fajnie sobie jakby popatrzeć na to, że... Znaczy łatwiej się też identyfikować z bohaterem, który wygląda jak osoba... Yy, Podobna, Spotykasz do ciebie, na ulicy to. niekoniecznie wymuskana y, osoba, która wygląda jak z Instagramu, chociaż. Znaczy, nie, to nie też, żeby chcemy... nie byli modele, modelki. Nie? Tak, tak, ale wiesz o co mi chodzi? Żeby o pewną różnorodność. To nie o to chodzi, mhm. że nagle nam się tutaj nie, nie bierzcie żadnych atrakcyjnych ludzi. Nie o to chodzi. Pan dla atrakcyjnych ludzi w kinie. No, w każdym razie, bo się rozgadaliśmy na ten temat, chociaż to jest temat ważny, mam wrażenie. Mam z tym problem często, że oglądam na przykład filmy o nastolatkach jakieś Netflixowskie, Netflixowskie albo inne i wszyscy wyglądają idealnie więc to jest jakby ważny temat, no ale w każdym razie sam pomysł na wzięcie młodych aktorów zrobienie taką ekipę agencji podoba mi się fajne fajne to jest coś te, świeżego mi też się to podobało to, to był ok zabieg. No. Tylko no i to jest jedna rzecz, te ich interakcje pomiędzy sobą i to, że są mają taki ani inny styl, są z takiego innego pokolenia jest rzeczywiście świeże. No ale czy to sprawi, że jak uważasz, że do tego obcego zabiorą się y, młodzi właśnie widzowie, dla których ten motyw obcego jest czymś nowym. Nie wiem, nie oglądali jedynki, nie znają, nie jest to dla nich coś tam takiego w popkulturze istotnego, bo po prostu to jest nie z ich czasów. Myślisz, że to y, zrobienie tego filmu trochę w ten sposób, y, wzięcie takich bohaterów przyciągnie ich do tego? Trochę wątpię. Znaczy, wątpię z takiego względu, że wydaje mi się, że jednak, żeby przyciągnąć ludzi i zbudować im jakąś taką bazę, teraz już bardziej potrzeba seriali niż filmu. Tu potrzeba spędzić uh -huh. z tymi bohaterami trochę więcej, więcej czasu. czasu, bo tych tak naprawdę niektórych nawet nie poznaliśmy, nie? Powiedzieli tak. parę słów i, i nie powiedzieli więcej Mnie słów. Ciekawe, się... dlaczego uh -huh. nie powiedzieli tych więcej słów w filmie o obcym. <laughs> nie wiem, choć, nie z, się do, nie choć się domyśla. Znaczy wiem, ale wy się możecie domyślać. No czy znaczy tak. No, Mnie to, 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 się bardzo podobała jedna postać. W sensie jedna postać. No, o jednej postaci ch chętnie zobaczyłbym coś następnego, nie wiem, serial, film. Nie jest to obcy. Nie jest to obcy, <laughs> ale mogłoby być też o obcym. Znaczy obcy mógłby tam gdzieś być w tle i sobie latać po tych sufitach, jak tam ma w zwyczaju. Natomiast chodzi mi o postać Andy'ego, czyli Androida, mm. granego przez <coughs> Davida Johnsona, jak się nazywa ten aktor. Mega fajna, y fajna rola. I bardzo super zagrana. Znaczy, właśnie przede wszystkim no. bardzo super zagrana, bo rola, no, no dobra, rola właśnie nie była zbyt jakoś super odkrywcza, no bo mamy... Y Androida, który zmaga się z jakimiś tam własnymi uczuciami, z, to jest trochę jakoś liźnięty wokół jego postaci temat y, sztucznej inteligencji, na ile, kiedy ta sztuczna inteligencja staje się świadoma, staje się człowiekiem i tak dalej, kiedy jeszcze nie. No to wiadomo, takie tematy, które nas wszystkich teraz coraz bardziej zastanawiają. Tam to było tylko bardzo w tle i w bardzo naiwny sposób potraktowane, natomiast sama y, ta rola świetnie zagrana i to był moim zdaniem bez żadnych wątpliwości najlepszy, najciekawszy bohater tego na filmu. Na pewno I to jak fajnie się dopasowywało do tych twistów osobowości swoich, nie? Mm. że to były w sumie, można powiedzieć, trochę dwie różne role, które trzeba było odegrać, a czasami trzy mm -hmm. i jakby bardzo dobrze, bardzo dobrze wybram, więc totalnie zgadzam się z tą opinią. Tak, więc jeśli więcej, byłoby więcej w tym filmie takich bohaterów, no to myślę, że tacy bohaterzy zdecydowanie mogliby przyciągnąć widzów do, do oglądania obcego. Mm. Natomiast, tak jak ty powiedziałeś, że yy, dzisiaj potrzeba więcej czasu, żeby tych widzów przyciągnąć i żeby oni się zidentyfikowali, zdążyli zidentyfikować i przyzwyczaić i zżyć z tymi bohaterami, no to, to nie jest też najkrótszy film, bo ma dwie godziny. Problem w tym, że jest za długi, bo nie daje argumentów, żeby trwać nawet te po dwie prostu godziny. Tak, tam się nie dzieje fabularnie aż tyle i w pewnym momencie, no ja przynajmniej się trochę zgubiłem już w fabule, w tym Jakie tam, co tam się wydarzy, w którym oni teraz są w momencie statku, czy muszą iść w górę, czy na dół, czy działa grawitacja, czy nie i w sumie dlaczego. Trochę, to... trochę już po prostu i to też wytraciło swój, jakby nie wiedziałem do czego oni dążą, co ma tam się wydarzyć i, i dlaczego teraz są bardziej zestresowani niż, niż byli wcześniej i kogo teraz szukają, jak to? się gdzieś zaciął, po prostu... Za dużo plot twistów na plot twistie na plot twistie na plot twistie niekoniecznie dobrej jakości, no. I też były tam takie momenty, gdzie działy się rzeczy, które miały popchnąć fabułę do przodu, które były mało logiczne i wiarygodne. Tak, takie momenty że się... Ej, dlaczego w zasadzie Czemu to tak osoba Ty zrobiła to? Nie jakby... powinnaś e... mieć wiedzy na temat tej rzeczy, a mimo to, to zrobiłaś tak po prostu. Tak, no. nie miało to żadnego sensu, no. Tak. No i ja teraz przejdę po jakiejś linie, starając się nie zaspoilować wam, ale, ale muszę powiedzieć, Dawaj. że dla mnie końcówka była rozczarowująca pod względem takim w ogóle wizualnym. To, co się tam wydarzyło, w sensie ta. Postać, która, która pojawiła się w końcu. Sympatyczna bardzo, sympatycznie wygląda. Ja już miałem takie Jezu. Znaczy, ja rozumiem, że większość filmów w obcym ma takie momenty, które są takimi trochę podnoszącymi treści żołądkowe do gardła, ale. Tutaj ja tego ani nie rozumiałem, ani w ogóle... A, że, prostu... że to było dla ciebie zbyt... Że, 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 to, że to nie miało takiego argumentowania, yy, że nie wiesz, po co to Tak, total, totalnie dokładnie nie miałem... I, a to co trwało, ja trwało, to trwało, to trwało <laughs> dość długo. What I'm doing here. Tak dokładnie no, było. za dużo. Też to, to, to... Wiecie, w każdym taki, tego rodzaju filmie jest taki cykl, że komuś się wydaje, że zabija tego obcego, czy jakąkolwiek inną postać potwora, który go ściga. Nagle się okazuje, że on przeżywa, potem znowu mu się wydaje, że go zabija, potem znowu on przeżywa itd. i tak dalej. Jest pewna granica, gdzie można to powtarzać. Mi się wydaje, że ta granica w tym filmie została przekroczona. I to tak w dwóch trzecich filmu pewnie. Już. Tak, no myślę, że 90 minut to jest maks, ile ten film powinien mieć. Miał dwie godziny. Jeśli, moim zdaniem, tak patrząc na to też całościowo, jeśli ktoś jest fanem obcego, to pójdzie na ten film i będzie mu się podobał, bo to naprawdę nie jest zły film. To jest solidne, kino rozrywkowe. Jeśli ktoś nie jest fanem obcego i chce pójść i się, nie wiem, zostać fanem obcego, po tym filmie raczej nie zostanie, bo ten film jest zaledwie niezły, moim zdaniem. Mm -hmm. To jest maks, co mogę mu dać. Y takie 6 na 10, to jest maks, jak, y jakie mogę mu dać y od siebie. A ja nie, nie myślałem o tym cyferkami jeszcze, mhm. ale natomiast przed seansem obejrzałem w ogóle, miałem ten moment, o których wszyscy piszą, że chcieliby teraz wymazać swoją pamięć obejrzeć niektóre filmy pierwszy raz, to ja tak miałem. Ja obejrzałem Obcego Jedynkę i Obcego Dwójkę. Okay. Jedynka mi się podobała, bardzo mi się podobała, mhm. tak bardzo, bardzo. Ja oglądałem, ale bardzo dawno temu. Więc, Dwójka no. już podobała mi się trochę mniej, bo właśnie była bardziej akcyjniakiem niż, mm. niż filmem. Bazy. Zresztą. Takim grozy. No, dwójkę mm. robił James Cameron, jedynkę robił Ridley Scott. Okej, okay, no to troszkę inne style. Widziałem jeszcze Prometeusza jakoś w międzyczasie, ale w ogóle nie pamiętam już nawet, co tam się działo. No i widziałem jakieś tam rzeczy typu obcy kontra Predator, ale to nie, mm. nie ujmuje tego. Natomiast e, długa analogia, chodzi mi o to, że. Obcy Romulus nie jest tak nie odstaje aż tak bardzo od jedynki i dwójki. W sensie można mhm. je gdzieś tam ze sobą zestawić, pewnie na trzecim miejscu podium, ale to nie jest tak, że jedynka, dwójka i długo, długo nic, metr mułu, tam y różne inne to rzeczy dorosty. i dopiero trójka. Nie, to, to jest troszkę wyżej. Na pewno nad metrem mułu. No dobrze, no to teraz. Y jak, jak już porozmawialiśmy sobie o brzydkich potworach, to możemy sobie teraz porozmawiać o czymś przyjemnym o ładnej muzyczce. Topka. Tak, bo pomyśleliśmy sobie o tym, że mamy cały czas jeszcze lato i ono pewnie będzie trwało dość długo, patrząc na to, jak długo teraz trwają lata, jak jest ciepło. Podziękujmy zmianie klimatu? No, nieważne. W każdym razie. Co? Letniaczki. Tak, chcieliśmy porozmawiać. Po yy, Maciek, to jest jego pomysł. Ja jakby nie biorę za to odpowiedzialności, co on będzie tutaj wymieniał, jakie piosenki. Że porozmawiać o po prostu utworach, o jakichś świeżych, jak rozumiem. Bo ja sobie przygotowałem raczej świeże utwory, czyli A, rzeczy ja Nie, nie mam w takim wypadku. Masz same nici to z jakiś lat poprzednich? <grym> Bogu rodzica top. Nie 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 mam tak. Mam w ogóle z tego roku i starałem się nawet myśleć o rzeczach, które wyszły tak w miarę okay, okolicznych no To ja, to ja lata. podobnie. To ja podobnie mam, że to są utwory z tego roku, że to są single, trochę mam, mam jakieś płyty, mam jakieś single, które nam po prostu, których słuchamy teraz w lato, które dają nam przyjemny vibe. Ja też trochę bardziej poszedłem, po prostu pogooglowałem sobie, sprawdzałem, czego ludzie słuchają najwięcej latem, żeby może tutaj tym kluczem jakoś znaleźć okay. hit lata i potem sprawdzałem, czy znam Czyli te tak piosenki. Czyli Populi, to je nie, to mnie w ogóle to nie interesowało. Ale zrobiłem sobie taką playlistę kilkunastu numerów, chyba tam z topki billboardu i, i znałem to chyba to dwa. ja od końca jakby, <laughs> topki, żeby, utwory, których nikt nie zna, to ja właśnie... No tak, ale ch możemy chyba sobie zacząć od płyt, bo myślę, że warto Dobra, byłoby dalej. dla naszych słuchaczy, słuchaczek, osób słuchających podsumować mhm. i powiedzieć o tym, że, zapytać w zasadzie, czy to jest brat Summer w tym roku. No tak, no ja też oczywiście sobie wpisałem Charlie i brat na, na listę, no ale też pewnie nie chciałem o tym bracie gadać jakoś bardzo długo, mam wrażenie, że już wszystko, co było do powiedzenia o, o płycie Brad zostało powiedziane. Jest to bardzo dobra y, płyta, jest to płyta bardzo świeża, jest to płyta, przy której, której się super słucha, przy której się super tańczy. Y, nie jest to moja, moja ulubiona płyta Charli XCX, ale myślę, że to jest jej top 3 na spokojnie. Y, i, I co? I myślę, że się obronił. To nie jest tak, że będzie brat Summer i ludzie zapomną o tej płycie. To będzie klasyk. Myślę, myślę że tak, że nawet nie, nie tyle przez zawartość muzyczną, czy przez to, ile się działo wokół tej płyty. Nie? To wszystko, co tam gadaliśmy o Kamali Harris, te wszystkie memy, ta, ta, ta zieleń okładkowa i ten, ten zaba no zabawny to wokół foncik. Marketing jest świetny, tylko właśnie gdyby ona nie była dobra muzycznie, to ten marketing by po prostu sprawił, że myślelibyśmy o niej, teraz, a za rok, dwa, trzy już bym go nie pamiętał, to nie jest ten case. Pewnie obecnie. tak, w sensie tak podsumowując sobie, znaczy podsumowując, no jeszcze to lato trwa, pamiętajmy, cały czas możemy jeszcze skoczyć do morza i do jeziora, tylko nie na główkę, pamiętajcie. Mhm. Okropne analogie to dzisiaj co, tutaj y tworzę. Jakiś album Ty wymienisz, czy ja? A ja, ja mogę ewentualnie zacząć, Je... dlatego że mam coś, co, na, co się zwiąże z Charlie. Możesz mówić o albumach, już... bo ja już nie mam więcej. Nie, nie masz więcej, okej. Okay. No to, yy, to ja teraz przyjmuję dowodzenie. Jeśli chodzi o płyty, no to już o tej płycie kiedyś wspominałem właśnie na podcaście, kiedy rozmawialiśmy o Kamali Harris i o Charlie XCX. To jest płyta Britpop yy, artysty, producenta muzycznego A.G. Cooka, czyli też producenta Charlie XCX i... i, i też człowieka, który, wymyśl, który założył label PC Music już nieistniejący, czyli taki label, który jest chyba najważniejszym labelem, jeśli chodzi o jeśli chodzi o hyperpop, czyli ten gatunek, w którym muzyka Charlie jest zanurzona, pop, który przywraca bardzo dużo elementów, przywrócił bardzo dużo elementów muzycznych z początku tego tysiąclecia. No i ten producent wydał w tym roku solową płytę, nie wiem którą, bo nie śledziłem jego wydawnictw solowych, więc tutaj nie krzyczcie na mnie. Natomiast sama płyta, Britpop, taki jest jej tytuł, no jest świetna. Jeśli podobało wam się brat, no to, to jest muzycznie bardzo, to są muzycznie bardzo podobne rzeczy. Bardziej różnorodne, jest klubowo... Jest trochę dziwnych elektronicznych brzmień, takich wątków, bardziej w stronę, nie wiem, świętej pamięci Sofii, fantastycznej producentki brytyjskiej, też. Jest dużo fajnego tańczenia, jest dużo fajnego chilowania. No, to jest płyta idealna na to. Bardzo polecam, ma mój stempel jakości. Czyli Charlie i jej producent generalnie ukradli lato troszeczkę. Tak, no trochę tak, no moim zdaniem to jest świetna płyta też. Wiadomo, że nie będzie tak y, znana, y, znaczy nie ponieść tak, bo to jest płyta y, w większości instrumentalna. W sensie Właśnie tam chciałem trochę, pytać, tam, tam tak, nie ma wokalu raczej. o tym. Tak, to jest w większości płyta instrumentalna, czasem są jakieś sample wokalne i tak dalej, no ale większość to jest muzyczka. No ale no jak ktoś lubi muzykę, to będzie słuchać. To powinien muzyki. słuchać muzyki, to prawda. No właśnie, a nie tylko, że tutaj wokalista trzeba śpiewać od razu. Muzyka instrumentalna, Chopin, mm, Bach. Nie, tak spytałem właśnie trochę w kontekście tego, że jednak od tych rzeczy hitowych latem i w ogóle letniaków wymaga się jednak huków wpadających w ucho. No niby tak, ale wiesz, jeśli ktoś jest trochę intu muzyka elektroniczna, to już nie wymaga. Bo jest, jest przyzwyczajony, no ale ktoś może chcieć wejść w to i wtedy ja no, daję tą płytę to, nie mu no, i on ja jakby już... słucha i jest zadowolony. A jak nie jest zadowolony, no to. Ja bardzo moim, moim stylem sprawdzania rzeczy zapowiadałem w ostatnim odcinku podcastu, że chętnie sprawdzę tę płytę, jak ją polecało, i nadal tego nie zrobiłem. To... Więc tak to właśnie wygląda. Wy nie bądźcie jak macie, jak posłuchajcie tej płyty. To może Myślę, być że... moja płyta zimy, bo tak. ja czasem sobie tam... <laughs> <laughs> to Tak już mówiąc na poważnie, no to polecam gorąco, naprawdę, jeśli wam się podobał brat, to. W ciemno, słuchajcie. Teraz Dobrze, zapraszam ja mam na teraz kontrowersyjny take. U. Tylko to Eminem, już... tak? To <grym> <jest> Eminem. <grym> nie to już nie będzie <grym> płyta. Tylko czy Twoim zdaniem piosenką lata może być dis? A co to Kendrick Drake? Bo ja bym jednak mm -hmm. tutaj wrzucił Not no Like Dawaj, Us no. Kendricka Lamara, bo mm. myślę sobie, że nawet pomijając te wszystkie. To, by, były to głośne single. Wszystkie, wszystkie rekordy bite przez ten numer, nie, przez tam właśnie topki, najszybsze 100 milionów bitych mm -hmm. streamów. Ja myślę, że to jest kurczynek, jak sobie puściłem. To no wiadomo, że jestem bardziej hip-hop-headem, więc jak, jak coś z nami, coś lubię i mi to nagle wpada na playlisty, to sobie mówię, wow, to, to będzie, opowiem o tym w podcaście, jaka to jest fajna piosenka. Mm -hmm. Ale myślę, że no jednak i kluby i wszystko, co się działo w tym roku, jakieś tam związane jakkolwiek hip-hopowo nam udowodniły, że to jest numer, który grał najczęściej w tym roku, zdecydowanie. Mhm. Że przy jakiejś większości wydarzeń, jeżeli chciało się tłum rozbujać, przynajmniej... no. W, nawet w Polsce, nie, ale patrząc na jakieś amerykańskie A tytuł reakcje powiedz, na to. Jaki to ma? Not like us. Bo ja nie powiedziałem. pamiętam. Aha, not, A like, not like us. Wydaje albo jakoś pod nosem, to może, nie wiem. Nie wiem. Bo ja, ja, niby, ja nie pamiętam tytułu, więc coś to nie, no chodzi Nie, no chodzi o ten disk Henryka Lamora, mm -hmm. który w zasadzie już zamknął grę. Po no kto, tak, tak, ten ostatni. Tak, 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 dokładnie. Mm -hmm. Więc no ja. Tylko właśnie no mam taką rozkminę trochę, bo ile to jest muzycznie bardzo fajny utwór, nie? to nie jest taki dis na, na ciężkich bębnach po prostu, że gość jakimś grobowym głosem coś nawija, tylko jest tam taka fa ten fajny sampelek, taka ta trąbka, to jest bardzo rytmicznie, fajnie przewinięte, więc to totalnie spełnia wszystkie jakieś mhm. wymogi, nawet z tym refrenowym po powracającym. Day not like us, they not like us. No, dużo jest tam momentów, które można sobie cytować i, i ten. No, tylko mam cały czas tył głowy, czy możemy nazywać piosenką Lata i w ogóle czymś fajnym Distraction. Nie? Ja tam... nie, nie trzeba się tak stricte ograniczać do tego, że piosenką Lata może być tylko, wiesz, California White 215. No, to jest piosenka każdego lata, od kiedy wyszła. Ja, aż... nie, ja powiem szczerze, ja nie lubię White 215, nie lubię jego muzyki. Przykro to mi. To jest od teraz ostatni odcinek podcastu Topka. <laughs> to po prostu, nie będę, nie będę ani siebie, ani Was używać. Dobrze. Ale jak gadamy o Łajciorze, bo, bo Kendricka no. możemy chyba w sumie skończyć. Ja po, po prostu chciałem, chciałem zaznaczyć, że to jest ważna piosenka w tym Mów, roku. Mówmy o prawdziwych rapach, jak już gadamy o Łajciorze. Bo Łajcior, no przygnęła taka łatka, że Łajcior co roku, jeżeli nie nagrał on letnia karoku, to nie ma letnia mhm. roku. W tym roku nagrał piosenkę z Matą i od długo na, na TikToku wszędzie. No, mówimy o piosence 1 na 100. Nie, nie będę nucił tej piosenki. Zresztą ja do White'a mam coraz chyba mniej takiej szczerej zajawki ze za słuchanie, jeśli kiedykolwiek mi mają. Po prostu troszkę już idzie w innym kierunku niż, niż słuchałem go kiedyś. No wiadomo, no, no, on bardziej czerpał wcześniej z takiej trochę punkowo-rockowych mhm. inspiracji do swojej muzy, a teraz chyba idzie bardziej w, w, w rage'owe trochę rejony. No trochę tam się wytyka się już trochę inspirowa Jeetem zbyt mocne. No tak, też coś tak słyszałem, to chyba, yy, nie wiem. Białas o nim to mówił. Abi, aha, no też, tak. też Białas dzisiaj. o nim mówił, no tak, rapował o nim Białas. Tak, ale no warto odnotować, że dwóch w sumie topowych polskich raperów, w sensie mhm. no to z takiej mocnej topki nagrało numer, który miał być hitem lata, nie mam poczucia, że o nim jest. Okej. Okay. Trochę... Czyli, czyli chciałeś powiedzieć, co nie jest hitem lata po prostu. Znaczy, że, że była to próba obliczona okay. moim zdaniem totalnie na to, żeby być hitem lata, ale dużo innych hitów lata Witcher nagrał i tu nie ma tego samego impaktu, nie? Tak. No, Kalifornia pewnie sukces ciężko będzie powtórzyć. No, I, i, I W ogóle jakiemukolwiek artyście na świecie. <laughs> na planecie Ziemi. <laughs> Jeśli chodzi o, e, o hip hop i o, i o płyty, no to. Może to nie jest taki typowy letniaczek, to nie jest taki letniaczek, jakim był letniaczkiem, jakim była letniaczkiem na przykład płyta z 2018 bodajże zu ale nowa płyta Denzel Carego mm -hmm. jest, jest lekka, są tam węgery, bujają, on ma nowikę bo jak zawsze, w ogóle to jest moim zdaniem, jeśli chodzi o okolice rapu około trapowego, to to jest moim zdaniem drugi, jeśli chodzi o ten top znany, drugi najlepszy artysta potrafi się Skocie, moim zdaniem nikt w ogóle nie ma do niego podjazdu. No, na pewno gdzieś tam w top pięć. No, mo, moim no. osobistym to jest jakby drugie miejsce, bo wiadomo, z jakimś takim symbolem w ogóle tego, tego wątku rapu. Ale tak, no nie, nie będę w ogóle dyskutował. Ale Denzel to jest moje, moje top 2 No i ta płyta po raz kolejny, jakąkolwiek płytę Denzela następną nie włączę, to ona jest dobra. W sensie ten człowiek On po prostu nie nagrał złej płyty. nie robi złych albumów. No. I, i, i ten, ta, ten album jest... Kolejnym etapem tego. On jest bardziej, to nie jest jak jego ten poprzedni album. Nie pamiętam oczywiście tytułu, ale wiesz, wiesz o którym mówisz. Mm, ten taki, s, gdzie Denzel mm, stoi na, na takiej ciemno-niebieskiej Tak, tak, tak. Nie, 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 powiem, przy, nie przypomnę nie sobie pamiętam tytułu po nigdy I to jest jakiś gwóźdź w mózgu, który muszę nosić. No to ta płyta jest bardziej straightforward. tutaj nie ma jakby takich jazzowych mm -hmm. elementów, jakie było dużo Nie, w no jest płycie. w ogóle, nie wiem. To by... są banger za bengerem Tak, to nie w ogóle... no jest w ogóle taki fajny moment, gdzieś tam przy początku, że to jest takie trochę jak UGK, takie po prostu cykacze, nie jakaś mm -hmm. taka. No to wiadomo, Denzel Curry to jest yy, Florida? Ta, yy, tak, tak. Chyba tak. Więc, więc tam to, tego lata sporo jest. Ja tak, tak to jest. Bardzo, bardzo mhm. przyjemnie się czułem, słuchając to jest, tego. To jest Florida. No. Nie, nie jestem jakoś tak totalnie na bieżąco z denzelem karym, bo on, on mnie trochę utknął w takiej szufladzie. On zawsze nagra dobrą płytę, więc sprawdzę więc ją później. Co <grym> no. Jak jest dobra, to nie będę <grym> słuchać, no jak już wiem. I idę słuchać tańcz, Sławomira, Zenka i Akcentu. Dobra. To jeśli chodzi o płyty, to ode mnie wszystko wam jeszcze z. Yy, cztery single do wymienia, więc może Ta ty teraz. Ja już naprawdę mam głupoty w stylu kolejna próba nagrania hitu lata w wykonaniu naprawdę Sławomira, Zenka i Akcentu, bo myślę, że powinniśmy A, okay. to odnotować, że taki tandem powstał. Polscy Avengersi próbowali nagrać hit lata, ale nie jest to również hit lata. Jak sobie porównywałem wyświetleniowo, to piosenka w tym miesiącu była odtworzona 400 tysięcy razy. Kiedy miłość w zakopanym w tym samym czasie została otworzona 18 milionów razy na Spotify. Okej, okay, widzę, że to tak faktograficznie podszedł. Ja dobrze. totalnie. No nie znam się na muzyce, więc musiałem nadrabiać dobrze, danymi. Dobrze. No, ja, ciężko mi się od Nie w ogóle, no, że nie. Nawet nie musisz po prostu przejść do swoich. A, nie, no to ja polecę tak może po prostu z rzędu, bo to będą cztery single mniej znanych, powiedzmy, artystów. Pierwszy to będzie, to jest taki y, y, duet y, synth popowy, powiedzmy, z, z, z Los Angeles. Nazywa się ten duet Magdalena Bay, I, a piosenka się nazywa Image. I mm -hmm. jest, jest to, jeśli lubicie muzykę lat 80-tych, taki klasyczny synth-popik, jest to super, jest to super letniaczek, taki klasyczny letniaczek, jest tanecznie, jest miło, są świetne melodie, bardzo polecam. Idąc trochę tym tropem, polecam też numer Summer 2000. To jest utwór... Dwóch artystów, jeden to jest zespół TV Girl, taki indie popowy, y, band z, ze Stanów. Drugi artysta to jest George Clanton. On, on też jest wokalistą, producentem muzycznym, grającym taką trochę. Y, taki pop, ale psychodeliczny, jest tam dużo takich elementów. Jest tam dużo dziwnych brzmień, jest to dużo dziwnych pogłosów. Razem nagrali świetny, jak wiadomo, Summer 2000, no to już wiadomo czego się spodziewać. To jest metka jakości. Razem nagrali taki tytuł, wiadomo, wiadomo o co chodzi, razem nagrali świetny letniaczek i też w ogóle grają koncert w Warszawie jakoś chyba za tydzień czy za dwa w sensie TV Girl, a przed nimi właśnie George Clinton jako support. Nie sponsorowała nas agencja, która ten koncert organizuje, ale mogłaby, zapraszamy ewentualnie do płacenia nam pieniędzy. Kawałek Sunshine, następna rzecz, no to też mówi tytuł sam za siebie producentki walijskiej Kelly Owens. Jak ty słucha muzyki elektronicznej, to na pewno zna jej nazwisko. I ostatni singiel, który chcę polecić, to jest w ogóle jakaś duńska wokalistka, którą ja przypadkiem wpadł na serwisie streamingowym. Ma, nazywa się jej Batrzeba, w sensie tak się nazywa, taka jest jej ksywa artystyczna. A kawałek nazywa się Green Grass, właśnie zielonej trawki też sobie fajnie dotykać w lato i ten kawałek mnie urzekł, bo ze strony wokalnej to jest takie totalnie nowoczesne RB, a jeśli chodzi o bit, to ten bit brzmi jak taki Eurodance z lat 00 z polskiej dyskoteki w Grzech Małych. Hmm, najlepiej. I to połączenie jest po prostu fantastyczne. No i to są moje letniaczki. Nie znają żadnego. No i właśnie o to chodzi, żeby I bardzo, poznać, Ale i bardzo się cieszę. O to chodzi, żeby poznać, żeby się muzyki, żeby mieć otwartą głowę. A my chyba już pewnie zamykamy podcast. Chyba, że jeszcze coś chcesz yy, Nie, mieć. ostatnia rzecz, która powiedziałem, to jest piosenka Sławomira, więc już lepiej, no myślę, żebym, że lepiej żebym nic nie mówił. Lepszego końca <noise> podcastu nie możemy sobie wymarzyć. Ale piosen polecajki Niko. No, w sensie wszystko, co poleciliśmy sobie, puśćcie przynajmniej, żeby wiedzieć... Czego słuchamy i czego warto słuchać? Bo Albo myśl, czego warto nie słuchać? Bo myślę, że patrząc na polecenia i moje i Niko, to przynajmniej 50% z nich będzie dobrych i nie mówię o moich. Mowa o tej piosenki słabo, mira. <noise> Dziękujemy bardzo i do usłyszenia Na tydzień. Trzymajcie się. To był podcast Topka, tworzony przez Noise i Onet Audio.